Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Paweł Wąsek. Pawle, czy ty jesteś przesądny? No raczej nie. Wczoraj był dzień 13 miesiąca nazywanego marzec. Nie był to piątek, ale 13. Nie był to idealny dzień od samego początku. Powiedz naszym widzom, co wydarzyło się na wyciągu. A więc jak wsiadałem na wyciąg, tutaj na krzesełku z boku są porobione specjalne stolarze, żeby po prostu tam położyć narty i położyłem sobie tam narty, usiadłem, zacząłem poprawiać plecak, który był na mojej prawej stronie. I wtedy zauważyłem, że tyły narty jakby mnie wyprzedzają. Okazało się, że naspało tyle śniegu, że przody gdzieś się tam wbiły i narty mi zostały. Więc musiałem awaryjnie zaskakiwać z krzesełka i wdycić się po narty i jechać jeszcze raz. Nie zatrzymali cię wyciągu ci Norwegowie? Nie, nie zatrzymali. Nie wiem w ogóle, czy ktoś tam to obserwował, w sensie z obsługi, żeby zatrzymać w takiej sytuacji, ale nie było takiej potrzeby. Kaskaderskie początki tego, co miało dopiero nastąpić. Stoję tam, podjadam, coś piję kawusi, patrzę, rany, lawina schodzi. Zerkam, tam człowiek w tej lawinie jakiś. Zerkam jeszcze bardziej, Paweł tam się przykręca jak taki skoczek w deluxe ski jump. Wszystko okej? Tak, wszystko okej. Całe szczęście było się bez żadnych konsekwencji. Jedynie gdzieś tam piszczel boli, bo chyba gdzieś tam dostałem nartą w piszczel, ale tak poza tym to nic mi nie jest. Jestem gotowy do skakania. To chyba gorzej wyglądało na zdjęciach Tadeusza niż w rzeczywistości, czy nie właśnie? Nie, to na pewno mogło wyglądać gorzej na zdjęciach. No i z mojej perspektywy też nie wyglądało to zbyt przyjemnie, ale koniec końców skończyło się na śmiechu. Co tam się wydarzyło? Dobre pytanie. Sami do końca nie wiemy. Trzeba się trochę bliżej przyjrzeć pewnym rzeczom. Z analizy wynikło, że skok na progu był całkiem fajny, po prostu gdzieś zaraz za progiem lewa narta w ogóle jakby nie zadziała, nie podeszła i zaczęło mnie w ten oto sposób przekręcać, dotować, no i trzeba było gdzieś tam awaryjnie lądować, nie do końca skutecznie, ale bez kontuzji, więc na plus. Jedno szczęście, że nasypało tego śniegu, bo to mimo wszystko no, trochę bałwanych wyglądałeś na samym dole, ale ułatwiało jakieś takie bezpieczne zsunięcie się. No i tak nie, w takich sytuacjach też zawsze jak jest miękko, jest ryzyko, że gdzieś tam narty się wpobijają w ten mokry, duży śnieg i gdzieś tam ponaciąga. Tu całe szczęście jedna nata mi się dość szybko wypięła, druga jakoś posuwała się bezpiecznie ze mną i nic złego się z nimi nie stało, ale no przynajmniej miałem miękko, chociaż no, podczas całego zjazdu nie wiedziałem, co się dzieje, bo tyle śniegu było wokół mnie, że kompletnie nie wiedziałem, gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie są bandy. Tego też się trochę obawiałem, żeby nie uderzyć bandę, ale całe szczęście ją ominąłem. Byłem dosyć szybko tam na miejscu, zdarzenie tak to z przypadku wyszło. Ty mówisz, nie mam czasu, ja na drugi skok idę, ale profesjonalista, co to się nie zawahał. No tak, wtedy nie wiem, jakoś tak bardzo dużo adrenaliny we mnie było. Wiedziałem, że chcę skoczyć jak najszybciej drugi skok, żeby od razu się przełamać, nie myśleć o tym, co się stało. Oczywiście były to oceniane oficjalne jakby treningi i następnie kwalifikacje, więc nie mogłem od razu wsiąść na wyciągi i jechać, a ja musiałem poczekać na swoją kolej. Ale w ogóle byłem w jakimś takim dziwnym szoku, że nie przyszło mi na myśl, żeby posprawdzać na ten sprzęt, czy tam wszystko jest ok. Dopiero gdzieś u góry, jak się zastanowiłem, na wyciągu byłem sam, doszedłem do siebie, to dopiero u góry zacząłem sprawdzać, czy tam kostki są całe, czy naty są całe. Oczywiście mamy cały serwis od tego, który na pewno to bardzo, bardzo rzetelnie posprawdzał i na pewno nie puściłby mnie na długi skok z niesprawdzonym sprzętem, ale no wiadomo, czasem psychicznie trzeba samemu coś posprawdzać, żeby być pewnym. Wszystko było ze sprzętem ok, więc mogłem spokojnie skakać. No i koniec końców był to naprawdę fajny skok. Tak, no taki trochę może na próbę, nie do końca z pewnością siebie, ale Czasem to pomaga, jak za dużo nie myślisz, tylko po prostu robisz swoje. Skok techniczny wyglądał całkiem nieźle, były tam drobne błędy na progu. Może zabrakło właśnie tej 100% pewności, żeby poszło full z nogi, ale taki solidny, naprawdę fajny skok. To pokazało Twoją prawdziwą twarz, bo kiedy przez 5 miesięcy rozmawiamy o skokach takich, gdzie skoczek się wybija, ląduje, no to mówisz, o, taki senny jesteś trochę, że te skoki takie nudne chwilami. Tutaj taki banan na twarzy po tej przygodzie, no kaskader, adrenalinowiec, co się zowie? No tak, no, dużo emocji taki skok na pewno przynosi i cóż, w końcu coś innego się dzieje, więc można coś innego porozmawiać. Miejmy nadzieję, że nie będzie dużo takich sytuacji w mojej karierze, ale no cóż, stało się szczęśliwe, nie zmienię, więc można się troszkę pośmiać. Paweł Jumper. Paweł Jumper. Kuźwa, rzeczywiście. To już się kameruje. Jest wysoko. Dobrze, Pawle, jedno pytanie na sam koniec. Czy ta noc coś zmieniła? Bo rozmawiamy rano, a przeważnie po jakimś tulululu, jak to Kamil nazwał kiedyś Willingen, to jakieś takie właśnie bolące sprawy rano wychodzą. Tak, ale nie, fizycznie nic przez noc się nie wydarzyło, dalej jest wszystko ok. Psychicznie myślę, że też, ale no, o tym się na pewno przekonamy dopiero jak usiądę na belce. Tyle razy skakałeś bezpiecznie i dobrze, że będzie git. Tak.